Bling bling, tutaj Wasza sztuka niepowodzenia to esencja istnienia. Motto mojego kanału to najlepsza wersja Ciebie jest jego największym koszmarem. Dzisiaj w odcinku numer 25, zatytułowanym Czy narcyz jest uzależniony od cukru i co zrobi narcyz, gdy mu cukru nie dostarczysz, rozważam, jak zrobić taki wcześniejszy test wytrzymałości bez dostarczania cukru najpierw sobie. Co to będzie? Jest to do przyszłych teściowych orędzie. Omówienie relacji matka-syn, a w następnym odcinku poruszę zależność matka-córka i to wszystko w kontekście narcyzmu. Zapraszam do słuchania. W tym odcinku połączyłam pewne dwie zależności. To, że trwamy przy narcyzie, jest naszym współuzależnieniem. Przypomina mi to także współuzależnienie od cukru. I nie tylko trzeba to rozpatrywać w kategoriach dosłownych, lecz także psychicznych, emocjonalnych. Prześledźmy zatem ten proces. Skoro jesteśmy od cukru uzależnione, gdyż ma to związek z uzależnieniem cywilizacyjnym, już od momentu, gdy nasze mamy musiały wracać szybko do pracy i karmiły sztucznym mlekiem naszych przyszłych narcyzów. Wręcz podlewani oni byli olbrzymimi dawkami cukru i to nie tylko o komplementach mówię. Jaki mój synuś jest wspaniały, najwspanialszy, najpiękniejszy, aż samemu narcyzowi się od tego dosłownie ulewało. Jeśli został on pozbawiony olbrzymiej ilości cukru w cukrze, nagle to ich uzależniony organizm podświadomie nerwowo poszukuje kolejnych dawek. I gdzie najlepiej jest dostać taki ulepek, czyli podobne olbrzymie dawki? Na przykład w aptece. Czyli mam na myśli znalezienie podobnej do mamusi kobiety, która będzie mu dostarczała tego samego, co mamusia. Gdyż on jest tak zraniony, bo widok porzucony został jako dziecko przez mamusię, gdy ta musiała pracować, że po prostu szuka on lekarstwa na swoje zranione ego, a może nawet i duszę. Kto wie, czy narcyz posiada duszę? Może posiada jakąś taką narcystyczną duszę on ma? On szuka syropu na ból gardła. Im słodszy on jest ten syrop, tym lepsiejszy. Kobieta uzależniona od cukru, tak obrazowo, ta taka, która patrzy, oj mój synuś nie zjadł takiego ciasta, to mamusia dokończy za ciebie. Szkoda, że jeszcze nie przetrawi i nie wydali za niego, bo przecież to może być męczące dla synusia. I tak narcyz wybiera kobietę najczęściej także, która tak jak mamusia zrobi za niego wszystko i nagradza ją za to resztkami cukru, który mu się uleje. To wersja hard dla oszczędnych. I tak może powiem, kiedyś słyszałam takie zdanie, oj, on jest taki przystojny, chciałabym mieć takiego syna. Mawia do mnie pewna pani, a ja ją pytam, a do czego byłby ci taki syn potrzebny? Ona mi na to byłabym taka dumna i moje wszystkie koleżanki byłyby zazdrosne. To istny cukiereczek, no landryneczka taka. Poza tym to wizytówka, no wiesz, no mawia się, że przystojny syn ma piękną matkę. A ja do niej na to, no to z pewnością nie dopuściłabyś do niego żadnej innej kobiety, prawda? Żebyś się czasem z tej dumy tą landryneczką nie udusiła. A mawiają, że matki powinny wychowywać swoich synów dla innych kobiet, ich przyszłych partnerek, a nie do nich wzdychać miłością niespełnioną, ślepą i w dodatku platoniczną. I jak tak będziesz postępować, to z pewnością, jak nie ty sama, to przyszła partnerka twojego synusia będzie chciała ciebie udusić. Zmień to myślenie, kobieto. I nie hoduj sobie i innym takiego niby swojego wymarzonego partnera, bo hodujesz i podlewasz narcyza. Czy ty wiesz, że jesteś po prostu wredną babą, która zbyt mocno kocha swojego synusia na pokaz? Daj mu żyć i dokonywać swoich wyborów. Myśl o sobie, ale nie przez pryzmat zniewolenia synusia swojego. I niby to nic, ale jednak cukier nazywany jest białą śmiercią, a narcyz to kwiatuszek, który wabi setki muszek i po latach powstaje mu i pozostaje jego zdaniem piękny brzuszek. Same wiemy, że zawsze po obiadku należy się kawusia dla synusia i ciasto do kawki, czyli nieprawidłowe nawyki żywieniowe wmawiane nam przez całe pokolenia, jak w Niemczech jest zaraz po obfitym obiedzie kafe kuchen, już tak tylko, żeby nas dobić. I pomyślałam sobie, co by się stało wtedy, gdyby zdecydować się nie jeść słodyczy, cukru, od jutra odstawić, tylko kawusię można sobie przejściowo łyżeczką brązowego cukru posłodzić. I wiecie co? Ja stosuję taką właśnie terapię, zaczęłam się lepiej czuć, mój mózg ożył, jest pełen pomysłów i bardziej wyostrzyły mi się zmysły. Jestem zadowolona, szczęśliwa, wręcz mam mnóstwo energii do działania, powinnam po prostu nie mieć. A tu proszę, surprise! Nastrój mi się poprawił, gdyż ostatnie badania naukowe dowiodły także, że zjadanie płatków śniadaniowych, gdzie jest mnóstwo cukru na śniadanie, jest przyczyną depresji. I zobaczcie, jak to wpłynie na Wasze postrzeganie rzeczywistości w życiu z narcyzem?
na Waszą, można by rzec, percepcję. On od razu wyniucha, że coś podejrzane jest, bo Wy takie zadowolone, szczęśliwe i będzie Was odpytywał. Chętnie podzielcie się z nim tym przepisem na szczęście. Nie będzie wierzył, mówił, że to jakieś wierutne bzdury, albo spróbujcie namówić go, że tak razem jakiś czas cukru nie będziecie przyjmować. Czyli zanim podejmiemy radykalne decyzje w związku z narcyzem, spróbujmy taki bezcukrowy detoks ze 2 tygodnie najpierw na sobie uskutecznić i to uczciwie proszę przeprowadzić, nie oszukujmy samych siebie. Organizm oducza się smaku cukru dosłownie, gdyż wszystko wydaje się Wam po tym za słodkie i przestaje smakować. I tak samo wydarza się, gdy odstawimy narcyza. Bo czym tak naprawdę żywi się narcyz? Cukrem, lukrem, na swój temat, komplementy, podziw, uwielbienie, to wszystko, czym karmi swoje ego. Więc jeśli straszą w Polsce, że cukru nie będzie, bądź zabraknie, to może jest to sygnał dla Ciebie, ok? Dlaczego nie przekonam się, jak to jest i jak to wpłynie na mój organizm, takie życie bez cukru? Więc bez paniki, bez strachu, dostosujmy się do sytuacji ekonomicznej w kraju i zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymam kciuki. Dla narcyza brak tego ciągłego paliwa uwielbienia, podziwu, komplementów jest początkiem końca. I taki narcyz nie zastanawia się i nie zadaje sobie pytania, jakie zjawiska morze pogodowe mają wpływ, że tego cukru zabrakło. On od razu wie, że to jest Wasza wina, co jest równie absurdalne jak to, że wywołujecie deszcz siłą woli. No come on, nagła zmiana pogody to też Wasza wina? Dla tych, które lubią eksperymenty kulinarne i wszelkiego typu zdrowe tendencje na rynku nowości, spróbujcie cukier odstawić. Zobaczcie, jak się czujecie i piszcie do mnie, jak ta magia działa. Potem oczywiście można taki sam trik zastosować i zaproponować naszemu narcyzowi typu soft, żeby także cukier odstawił, między innymi również piwko. A nuż widelec dozna procesów samoistnej samonaprawy mózgu. Zawsze warto spróbować odstawić cukier przed ewakuacją i zobaczyć, jakie niesie to ze sobą reperkusje. Serdecznie Was pozdrawiam. Miło mi było, że współtworzymy razem ten kanał. Proszę o dzielenie się materiałem, jeśli się podoba. Subskrybowanie kanału i lajki oraz oglądanie także innych moich materiałów, które przygotowałam specjalnie dla Was. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Świecimy! Bling, bling! Do następnego odcinka!